Szybkie, proste w obsłudze i przede wszystkim dostępne 24 godziny na dobę. Znane wszystkim paczkomaty są praktycznie na każdej ulicy. Jednak ten z Pszczyny, o którym mowa w materiale Karoliny Komady, choć z wyglądu paczkomat przypomina, to różni się od tych pozostałych. Nie służy do wysyłania paczek, a do kupowania jajek. Jajomat powstał z myślą o klientach, którzy ograniczeni nowymi restrykcjami Unii Europejskiej nie mogą kupować świeżych jajek w gospodarstwie w Ćwiklicach. Ale jaja, i to nie żarty, w centrum Pszczyny, a dokładnie na placu targowym stanął jajomat. To jest urządzenie chłodzone, stała temperatura taka, która powinna być do przechowywania jajek. Płatność jest i kartą, i gotówką. A do tego szybki i prosty w obsłudze, działa na tej samej zasadzie co paczkomaty lub kwiatomaty. Jest czynny całą dobę i ma dostępnych 48 wytłaczanek z certyfikowanymi jajkami. Dostęp do jaj klientów, którzy na przykład nie mogą teraz na nasze gospodarstwo przyjeżdżać ze względu na bioasekurację zwierząt, na choroby, które zagrażają naszym zwierzętom, a jesteśmy w Unii Europejskiej, no i niestety musimy przestrzegać tych wszystkich przepisów. Dlatego dążyłam do takiej sprzedaży, żeby każdy o każdej porze dnia i nocy mógł sobie kupić to nasze jajko. Wkładamy ogrom pracy i różnych dodatków naszym kurom. Podajemy, żeby to jajko miało smak, jakość. Chętnych, by przetestować, nie brakuje. Zawsze jest coś na śniadanie. To bym to ujęła, gdyby nawet były sklepy pozamykane. No fajna rzecz, taka promocyjna. Super. Pierwszy raz się spotkałam. Postanowiliśmy wykorzystać. Przyjechaliśmy aż ze Świętochłowic. Świeżych produktów w Pszczynie jest sporo. Pani Bata, która pracuje tu od 20 lat, potwierdza, że świeże produkty cieszą się zawsze największą popularnością. Klienci zawsze szukają czegoś, co się im kojarzy z czymś swojskim, wiejskim, bo to się im zawsze kojarzy z dobrą jakością. My w ogóle rozpoczynaliśmy od fermy drobiu, czyli od jajek. To jest firma z 40-letnią już tradycją. Później rozwijaliśmy się właśnie w tą lokalną markę. Wchodziliśmy z różnymi innymi produktami, czyli swojskie makarony, takie przetwory różne mamy, swojską garmażerkę. To są wszystko już produkty nasze, lokalne. Dziś trudno kupić jaja prosto z kurnika. Świat się jednak zmienia i pewnie takich urządzeń będzie coraz więcej.